Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Frostpunk na moim kanale. I na samym początku przypominam o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz koniecznie kliknijcie w dzwoneczek. Tak jak wcześniej wspominałem, słuchajcie, w poprzednich odcinkach, za wszelkie bardzo przydatne komentarze, oczywiście z góry dziękuję. Jeżeli ktoś coś tutaj ogarnia więcej ode mnie w tej grze, a ja coś przeoczyłem, to z miłą chęcią będę czytał takie komentarze oczywiście. Słuchajcie, mamy mały maraton, jeżeli chodzi o temperaturę, bo niedługo temperatura spadnie o 3 poziomy, więc chcę zgromadzić jak najwięcej tego węgla i powiem szczerze, że jest to dosyć problematyczne z tego co widzę, bo serio, jakoś tak ten węgiel dosyć opornie jest tutaj gromadzony, z tego co zauważyłem. I może to być z czasem dla nas dużym problemem. Zwiadowcy numer 1 bezpiecznie wrócili do miasta. I bardzo fajnie, bo teraz przychodzi pora na zrobienie bazy terenowej, słuchajcie. Tak jak mówiłem, gdzie tutaj była to kopalnia węgla. Tutaj możemy założyć bazę. Jak tą bazę terenową zakładać? Bycie za 18 godzin. Może tutaj z balonu jakoś możemy założyć? Bo badanie, jeżeli chodzi o bazę terenową, mam ogarnięte, słuchajcie. Eksploracja i przemysł. Baza terenowa pozwala zebrać oddział terenowy, wysłać go, by założyć z dala od miasta stały obóz. No zgadza się. Może tutaj w poradniku coś znajdziemy na ten temat. Londyńczycy, tutaj mamy automatony, młot węglowy. Gdzieś tutaj powinno być. Myśliwi, drogi. No nie widzę tutaj żadnej bazy. Drogi, myśliwi, zdolności obiektów, zmiany pogodowe, przeciążenie generatora, balon obserwacyjny, limit zapasów, eksploracja, efekty obszarowe, obóz terenowy, o jest, dobrze. Baza terenowa umożliwia tworzenie oddziałów terenowych. Kliknij budynek, by otworzyć panel bazy terenowej i stworzyć jednostki. Zaraz, zaraz, bo my musimy coś chyba wybudować. Mieszkańcy, arena walk, tutaj mamy zdrowie, żywność, zasoby. Nie no, tutaj nic nie ma takiego. Baza terenowa jest, faktycznie. Co? Wow! No to jest to! No proszę, proszę. Dobrze więc. Czy mi tutaj wystarczy? Wystarczy mi tutaj pracowników, żeby to ogarnąć. Więc dobra, na razie nie będę wysyłał, bo ja chciałbym, żeby to wybudowali. Lecimy sobie dalej. Ja nie spodziewałem się, że muszę coś takiego jeszcze postawić tutaj, słuchajcie. Tutaj na górze też mamy taką ikonkę. Czyżby to była baza terenowa? Przejdź do bazy terenowej, wyślij nową jednostkę. Jeszcze drogę tutaj trzeba było podciągnąć, z tego co widzę, w trakcie budowy. Więc drogę jeszcze tutaj potrzebujemy, tak? Chyba się zgadza. Myślę, że tak będzie lepiej z tą drogą. Chociaż... nie. Chwileczkę. Tutaj będzie krócej, mniej surowców zużyje i też mniej. O, jak widzicie tutaj 3, 4, no może czy mniej surowców to aż tak dużo, aż takiego dużego znaczenia to akurat nie miało. Ale powiem szczerze, że na pewno, no kurczę ten węgiel. Coś mi się wydaje, że niedługo trzeba będzie z tym węglem też tam troszeczkę
przycisnąć. Którą mamy godzinę? 11. Czy oni zdążą to wybudować w miarę szybko? Bo dzień 24 już tutaj mamy. No spaliłem z tą bazą terenową, serio. Wiem, że oni oczekują, no niestety muszą jeszcze chwilę poczekać. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? No na razie muszę czekać na te badania. Jakiś automaton można by było pyknąć jeszcze w sumie. Czy coś jeszcze mogę postawić, słuchajcie? Zasoby. Huta parowa. Huta kopalnia węgla, młot węglowy. No i tak naprawdę młot węglowy to jeszcze bym tutaj gdzieś wcisnął, powiem szczerze. W tym rejonie. Dobrze, niech będzie młot węglowy. Arytmometry. Badania zakończone. Dobrze. Fabryka mnie w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie ogrzewanie. Większa moc generatora. Co my tutaj mamy? Pozwala zwiększyć temperaturę we wszystkich strefach ciepła o jeden poziom. Uwaga, gdy wybrane jest to ustawienie, zużycie węgla jest 3 razy większe. Jest mega, mega dużo tego węgla potrzebne. Zwiększa zasięg generatora. Uwaga, gdy dobrze. Większa wydajność grzejników. Grzejniki będą spalać mniej węgla. Minus 1 węgla na grzejniki. To też by się przydało. I teraz tak. Tutaj mamy 10 godzin, czyli tam 160%. No troszeczkę szybciej to będzie faktycznie wyglądało. Surowce, żywność, zdrowie, mechanizm szpitala. Mechanizacja szpitala tutaj mamy, tak? Wygody, dom dla 10 osób, który dobrze chroni przed warunkami pogodowymi. 25 stali, 35 drewna. Naprawdę tutaj z tym ogrzewaniem. Większa moc generatora, zwiększenie zasięgu. Wcisnę sobie tutaj po prostu w to ogrzewanie. Tylko i wyłącznie, serio. Dobrze, dlaczego oni nie budują jeszcze tej bazy terenowej? To mnie zastanawia. Pracowników tutaj mam. Więc to jest dosyć mocno zastanawiające, dlaczego tak jest, a nie inaczej, słuchajcie. 26 węgla na godzinę. Tutaj też. No kopalnie węgla akurat, muszę powiedzieć szczerze, dosyć słabo sobie dają radę z tym. Myślałem, że one będą bardziej funkcjonalne. Widzę, że tutaj ten grzejnik, nie wiem, czy on ogarnie ten obszar tutaj. Będę musiał sobie niedługo tutaj zacząć stawiać jakieś nowe budynki, słuchajcie. Tutaj można by było włączyć te grzejniki w sumie, bo jest... Widzę zimno dosyć. Nie mogę włączyć tamtego grzejnika. Tutaj jest w miarę ciepło. O, tutaj trzeba włączyć. Mimo wszystko, ja nie chcę, żeby oni mi chorowali coraz bardziej, bo niezadowolenie wzrośnie i w końcu Londyńczyków zacznie przybywać. Dobrze, co dalej? No budujcie mi tą bazę terenową. A później wyślemy po prostu po ludzi. 15%, około 3 godzin zostało. Drewna mamy bardzo dużo, jak widać. Mniej niż godzina, więc bardzo fajnie. Baza terenowa, stwórz nowy oddział. Czego ja potrzebuję? Robotników potrzebuję. Dobrze. Tutaj są dzieci. Gdzie ja mam robotników? Tutaj mam robotników. Kopalni węgla. Drzewa mam dosyć sporo. Więc zabierzemy kilku. Myślę, że tak będzie spoko. I stwórz nowy oddział. Dobrze. Kopalnia węgla. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
Jeśli tu oddział terenowy by założyć. Aha, mamy tak. Tak, i tu mamy nasze miasto, nasz dom, jedyne schronienie. To jest oddział terenowy. Kopalnia węgla. Wyślij tu oddział terenowy, by założyć obóz terenowy. Oczywiście, 13 godzin będą szli. A tych tutaj możemy wysłać kryjówka w jaskini. Myślę, że oni mogą sobie już teraz właśnie udać się w tym kierunku. Ewentualnie jak znajdziemy ludzi, to będziemy musieli się jeszcze tutaj spiąć i postawić im trochę domów. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oby się badania jeszcze tutaj ogarnęły w tym czasie. Jeszcze zmiana się nie skończyła, spokojnie. Przede wszystkim zależy mi na jak największym... Mamy dwóch robotników. I niestety, znowu mi będzie brakowało trochę ludzi, kurczę. Mimo wszystko, z tego co zauważyłem, to automatony by się przydały. Bo jeden automaton... Większa moc generatora. Badania ogarnięte. Zwiększenie zasięgu generatora. Jest to ustawienie, zużywa węgla, jest 3 razy większe. Czyli jeszcze więcej i jeszcze więcej węgla. Minus 1 na grzejnik. Na razie zróbmy sobie grzejniki. Będzie troszeczkę mniejsze zużycie, jeżeli chodzi o grzejniki. Ale za to generator będzie zużywał o wiele więcej tego węgla. No tutaj jest też taki, wiecie, ciężka sprawa z tym generatorem niestety. Zjadowcy numer 3 bezpiecznie wrócili do miasta. 3 rdzenie parowe, stal, drewno, ok. To teraz trzeba puścić zjadowców tutaj. Niedługo trzeba będzie też chyba rozwiązać już powoli tą ekipę. Bo z tego co widzę, no to tutaj już z tych stron mapy już nic więcej chyba się nie da wyeksplorować. Tutaj nie widzimy. Szkoda, myślałem, że troszeczkę więcej będzie tych miejsc do zbadania. Kogo my tu jeszcze mamy? 9 inżynierów jeszcze mamy dostępnych tylko. Huta parowa. No, automat on tu pracuje. Ho. Tak się stało, że mamy... Zaraz, to ja może sobie zrobię nie tak. Budowa. Może bym postawił duży skład zasobów? Gdzieś w tych rejonach. Tutaj jest na ten las cały, można by to było ogarnąć. Myślę, że skład zasobów, on się tutaj nie zmieści. Tutaj będziemy musieli stawiać później coś innego. Brak przyległej drogi, niewłaściwe miejsce. Już chyba lepiej postawić to w takim normalnym miejscu. Tutaj nie chcę stawiać, bo pewnie jakieś tam baraki, zbieracze trzeba będzie tutaj jeszcze dorzucić. Nie no, dobra, postawmy sobie to troszeczkę o, w tym miejscu będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I na pewno nie będzie to na stal. O, co jest grane? A, jest ta chyba procesja czy coś takiego. A tak, procesja, na pewno procesja. Tutaj jest pokuta była. Mieliśmy pokutę zrobioną, słuchajcie. Mam tyle stali, w sumie 2 automatony. Można by było ogarnąć. Ile taki jeden automaton się produkuje tutaj? Nie, nadzieja wzrosła i to dosyć mocno.
Nie wygląda to najgorzej. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż tutaj na przykład kopalnie węgla jest zimno. Tutaj jest automaton chyba, w tej jednej. Coś różnicy to nie robi za bardzo. Niewiadomych przyczyn. Nadgodziny tutaj nic praktycznie nam nie zmieniają. Pacjentów mamy troszeczkę więcej w nocy po prostu. Ale jak, tak jak mówiłem, no ja tego węgla chcę sobie trochę zgromadzić mimo wszystko, bo może być ciężko. Parowy mod węglowy. Stopniają szeregi Londyńczyków. Dwie osoby zostały. Czy uda się zniwelować to całkowicie, żeby ci Londyńczycy odpuścili sobie próbę odejścia z naszego miasta? Myślę, że nie bez powodu Bóg nas ocalił. No dokładnie, zobaczymy, czy tak dalej pójdzie. Miejmy nadzieję, że nie uśmiercę całej wioski. Oczekuję. Załóż obóz terenowy. 800 węgla będzie dostarczane co jeden dzień. No i bardzo fajnie. Mamy jeden obóz terenowy. Drugi obóz terenowy będzie pewnie założony w miejscu, gdzie są do produkowania... rdzenie parowe, czyli tam w Tesla City, o. Dobrze mówię? Tak. Tutaj trzeba wybrać surowiec. No i powiem szczerze, że tak naprawdę to jedyne, czego najbardziej potrzebuję, to jest węgiel, serio. Więc na razie ten magazyn, skoro nic nie jest aż tak pełne, dlaczego się to jeszcze te automatony nie budują? A, nie budują się, bo oni tutaj mają, dobra, godziny wyznaczone, więc za chwilę dopiero zaczną pobierać na te automatony surowce. Ile tutaj trwa ta produkcja? Zobaczymy za chwilkę. Wtedy sobie zabiorę z tartaku chyba i dorzucę sobie do tartaku automatona po prostu. Szkoda, że nie mamy takiego zarządzania, że w nocy, w miejscach pracy, gdzie oni nie pracują tak naprawdę, trzech na zwolnieniu. Grzejniki w barakach zbieraczy tutaj mamy. Nie, tutaj by było za zimno. Sprawdźmy sobie, zużycie węgla. 3600 na dobę będziemy mieli, dobrze. Bo na tym nam najbardziej zależy w sumie. Też podejrzewam, że jak będzie minus 70, to będzie tragedia, serio, nie? Tym bardziej, że nie mamy żadnych badań do węzłów grzewczych. Węzły grzewcze dopiero tutaj. Wydajność węzła grzewczego. Więc kurczę, no na pewno będzie problem. Ja już to widzę, że będzie problem za chwilę. Większa wydajność grzejników. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Żywność, zdrowie, tutaj mamy dom. Tak jak w baraku, mieliśmy informację, że chyba temperatura wyjściowa jest troszeczkę wyższa. W sumie może właśnie lepiej by było przebadać im domy, a później zwiększyć zasięg generatora. Bo jak to wygląda? Ile mi tutaj czasu zostało? No czasu mi nie zostało za wiele. Nie, zwiększmy sobie zasięg generatora mimo wszystko. Tutaj mamy drugi poziom pracy i trzeci poziom pracy jak wskoczy. Plus 3 do temperatury we wszystkich strefach ciepła. Potrzebuje 18 jednostek węgla, żeby włączyć ten poziom pracy, tak? A tutaj? 6 jednostek węgla, żeby włączyć ten poziom pracy. Plus 2, tutaj mamy plus 3 i plus 4 do temperatury. Zużycie węgla 400%. A bazowe? Jakie jest bazowe zużycie węgla?
zużycie węgla 0%. Plus 1 to zużycie węgla, ale nie pisze, potrzebuje 6 jednostek węgla, czyli 6 jednostek węgla chyba na godzinę to wychodzi. Zbudowano nowy automaton. Dobrze, mamy automaton. Ludzi trochę więcej będzie niedługo. Jak ten węgiel będzie, tego węgla będzie coraz więcej. Ja sobie z tym węglem tam jakoś ogarnę. Tutaj mamy 90%, bo są pewnie na zwolnieniu. Znając życie. Na razie zgromadźmy ten... Dobrze, że jest w ogóle, wiecie, prognoza mamy. Bo inaczej byłby to całkiem spory problem. 800 węgla niosą. Tamci dalej sobie spacerują. Zastanawiam się, czy nie popełniłem błędu z tym, że powinienem był chyba... Co my tutaj mamy? Publiczna pokuta, prawo czy obowiązek? Kapitanie, kilku kaznodziejów chce porozmawiać o podpisanym przez ciebie prawie publiczna pokuta. Sądzą, że to przesada. Uważamy, że pokuta powinna być prawem, nie obowiązkiem. Nie można zmuszać ludzi, by podążali ścieżką prawdy. Musi ona sama rozkwitnąć w ich sercach. Padnie niezadowolenie, wzrośnie nadzieja. Przemyślę ich słowa. Zróbmy tak. Niech będzie. Jestem jakiś taki, wiecie, surowym władcą, ale będę dużo od nich też wymagał. Żywność. Tutaj żywności starczy. Zasoby. Barak zbieraczy, tartak. Huta, kopalnia węgla, parowy młot węglowy, technologie, fabryka, baza terenowa, jeszcze jedna. I chyba z drugiej bazy, tak właśnie, dobrze, ja już ogarniam, o co chodzi. Drugą bazę terenową, jak sobie tutaj postawię, to wtedy dopiero będzie można robić drugi wypad. Tak to właśnie wygląda. Drogi tutaj nie mamy znowu. Więc później sobie zbudujemy jeszcze jedną ekipę na bazę terenową i wyślemy ją sobie do Tesla City. Automaton, jak tam wyglądasz? No, w sumie dwie bazy terenowe możemy maksymalnie. Co tutaj się stało? Nowy automaton zbudowany, ok. Czyli tak. Parowy młot węglowy. Jak tutaj wygląda praca? Mamy tu sporo. Barak zbieraczy. Zasoby. Robimy barak zbieraczy tutaj, gdzieś w tym miejscu. Powinien się zmieścić. Nawet dwa by się zmieściły, słuchajcie. Może z czasem postawimy tutaj jeszcze jednego automatona. O, dobra, teraz załapało. Tutaj widzę, że ten tartak niedługo przestanie funkcjonować. Więc jak już ten mróz tutaj się ogarnie trochę. O 2, czyli cały czas będziemy mieli minus 50. Dosyć szybko postępuje zlodowacenie, moim zdaniem. Możemy nowe prace tutaj. Opracowano technologię zwiększenia zasięgu generatora. Jak tutaj wygląda teraz temperatura? No generator powinien teraz ogarnąć... O. Całkiem spory teren. Tak mi się wydaje. Zużycie. Węzeł grzewczy. Gdzie mamy generator? Na samym dole powinien być generator chyba. Nie ma. Huta, warsztat, kuchnia.
Dobrze. Nowe prawo jakieś byśmy sobie tutaj mogli odobnąć. Adaptacja. Bimber. Tutaj z tego co pamiętam, to było, że każdy posiłek nieznacznie obniża niezadowolenie. Jedzenie zupy powoduje zmniejszenie niezadowolenia. Ja bym może tą zupę sobie tutaj ogarnął. Segregacja pacjentów, tam było to chyba dosyć kontrowersyjne z tego co pamiętam. Szczepów nie robimy. Pracę dzieci w ciężkich warunkach też nie robimy. Prawo do pojedynków nie robimy. Dom uciech jeszcze możemy zrobić w sumie. Nadzieja się zmniejszy. W pubie można zatrudnić prostytutki, aby jeszcze bardziej zmniejszyły niezadowolenie. Nadzieja nieznacznie wzrośnie. Więc zróbmy sobie tak. Bo jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, ideę. Kapliczki mamy, szlachetny donos. I tutaj co mamy? Obrońcy prawdy. I tutaj coś jeszcze jest. A kapliczki? Trzeba będzie budować trzy kapliczki. Nowy obiekt. Kapliczki zwiększają nadzieję ludzi pracujących w pobliżu. Kapliczki zwiększają wydajność w pobliskich miejscach. Jeżeli zwiększają wydajność, to weźmy sobie kapliczki. Teraz możemy wybudować sobie kapliczki. Kapliczki. Najbardziej mi chyba zależy na tych barakach zbieraczy tutaj. Jedna kapliczka tutaj. Drugą kapliczkę można by było dać chyba tutaj, tak mi się wydaje. I jeszcze jedna kapliczka, powiedzmy, tutaj niech będzie. Dobra, to by było na tyle na razie z budynków chyba. Technologie, słuchajcie. Eksploracja. Jak to wygląda? Tańsze automatony wymagać o 20 jednostek mniej drewna i 20 jednostek mniej stali. To by było bardzo fajne. Sprawia, że automatony lepiej dostosowują się do wymogów miejsc pracy, dzięki czemu wydajność maszyn wzrasta o 10% do 70%. Surowce, parowa kopalnia węgla. Dzięki parze ta kopalnia może wydobywać do 600 jednostek węgla w ciągu standardowego dnia pracy. O, no to już jest wydajne zbieranie zasobów. Dzięki usprawnionej organizacji pracy zasoby ze stosów węgla, skrzyń drewna i tert stali będą gromadzone o 15% szybciej. O! To ciekawe. Na razie mi chyba starczy. Zróbmy sobie dom. Badamy sobie domy. Może uda się jeszcze trochę tych domów tutaj rozbudować. Zobaczymy. Wreszcie będziecie się spokojnie pomodlić. Tyle pracujemy, że przyda nam się przypomnienie o modlitwie. No i bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Minus 70 stopni, już niedługo, no kurczę. Wbudowano kapliczki. Powinno kapliczki mieszkańcy zostali zachęceni do... Dobrze, bardzo fajnie. Tutaj jest kapliczka. Coś tutaj mamy do odpalenia? Nic nie mamy do odpalenia, okej. Ktoś jest chory? Nie ma chorych. Strażnicy wiary. Nocną procesję możemy sobie odpalić. Tutaj mamy świątynię. Wieczorne modły też odpalmy. Nadzieja wzrosła. Jeden Londyńczyk. Będziemy się wspólnie modlić i czytać. Dobrze. Bardzo fajnie. 4 dni pozostało. I ja zastanawiam się, czy ogólnie jest taki na przykład coś takiego jak... Tego tutaj nie mamy. Ludzi brakuje. Tutaj znowu w tartaku mamy. Dajmy maksa z tymi. Tutaj miał być automaton. I żeby nie było, że tam nikt nie pracuje. Baza terenowa. Gdzie jest Tesla City?
Miasto Tesli. Osada rybacka. Jedzenie, a tutaj mamy rdzenie parowe. Wysi tu oddział, by założyć bazę terenową. Dobrze, czyli mamy dwie bazy terenowe. I tutaj, tak jak mówiłem, węgla najprawdopodobniej będę miał całkiem sporo za chwilę. Przy generatorze rozpoczyna się nocna procesja. Godzina 23. Zamiast spać, to oni w sumie też na procesję sobie przyszli. Wybuduje ktoś tam tą ulicę, czy tak nie bardzo? Zauważyłem, że w nocy chorują w sumie tylko. Rozsądek w końcu przeważył. Bez względu na cenę nie mogliśmy pozwolić Londyńczykom odejść. Postąpiliśmy właściwie, znów jesteśmy razem. Gdyby odeszli, zginęliby, teraz wszyscy jesteśmy razem. No i minus 70 i zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdy odeszli, zginęliby wszyscy. Londyńczycy, nie damy się podzielić. Londyńczycy zostali zawróceni ze złej drogi. Nikt już nie chce opuszczać miasta. Po wielu trudnych trudach pokonaliśmy tych, którzy próbowali nas podzielić. Tragedia Winterhome oznaczała kres naszych nadziei. Strach pchnął część z nas ku realizacji szalonych pomysłów. Nie mogliśmy pozwolić im zginąć na lodowatym pustkoju. Zrobiliśmy, co było konieczne, by zachować jedność. Jedności siła. Dobrze. A teraz zobaczymy, jak ta nasza jedność przetrwa próbę zimna. Że tak powiem. Bierzmy się do pracy. No, za chwilkę zobaczymy, jak to będzie z tą pracą. Brakuje. Dziękuję, panie, za ten nowy, cudowny dzień. I za chwileczkę będzie ten nasz taki dźwięk oznaczający odczuwalną temperaturę poniżej normy, tak naprawdę. Kiedy spadnie? Spada. Za zimno w obiekcie, musi być przynajmniej chłodno. Sprawdźmy, jak to wygląda. Odpalamy przeciążenie generatora. Ja pierdzielę. To jest niepoważne. Przecież tu się, kurczę, nie da nawet pracować w żaden sposób. Masakra. Mają chłodno wszyscy, głównie. Tutaj jest chyba nawet... Generator dopiero teraz temperatura wzrasta, więc zobaczymy. Nikt tutaj nie mieszka na szczęście. No i generator się rozpędza. Czy udało mi się to w miarę ogarnąć? Myślę, że tak. Myślę, że nawet jesteśmy w stanie wyłączyć przeciążenie generatora. Nie, nie jesteśmy w stanie wyłączyć przeciążenia generatora.
A to niedobrze. Niedobrze, powiem szczerze. Najważniejsze jest teraz, żeby przetrwać ten największy mróz. Jedno mnie zastanawia, co jest z tą drogą tutaj? Może teraz to zacznie funkcjonować w jakikolwiek sposób. Dobra. Zużycie węgla mnie zastanawia. Tak, 4300. Tak myślałem, że będzie. Kolejne badania. Rozpocznij nowe badanie. Co my tutaj możemy dalej jeszcze sobie ogarnąć? Eksploracja przemysłu. Fabryka. Automatony, surowce. Wydajne zbieranie zasobów, parowa kopalnia węgla. Tym węglem na razie nie jest tak źle. Jakiś budynek trzeba będzie wybudować. Wydajność 60 jednostek. No kolejną cieplarnię by trzeba było ogarnąć, z tego wychodzi. Surowce. Retorta. Maszyna drążąca. Tym drzewem to też jest tak, że z drewnem w sumie, że powolutku zaczyna brakować tych zasobów. Wydajne zbieranie zasobów. Lecimy. Gdzie jest bardzo zimno? Tutaj? A, tutaj mają zimno. To jak macie takie zimno, to do domu. Tutaj też macie zimno. To zróbmy wam... Też was dajmy do domu. Poważne odmrożenie. Pacjenci, mamy pacjentów w szpitalu. Inwalidów mamy 3, a mamy 6 protez. Zamarzających 4 i pacjenci. Utrata kończyny. Zagrożenie unikające z niskiej temperatury. Jednemu z naszych ludzi trzeba było wykonać amputację. Przez pracę w lodowatej temperaturze doznał takich odmrożeń, że nie było innego wyjścia. Rozumiem. Przepraszam. Z góry od razu. Iskierka nadziei. Kapitanie, mieszkańcy zaczęli zostawiać przy kapliczkach amulety, różańce i spisane modlitwy jako dary wotywne. Chyba stanowi to dla nich pokrzepienie w tych niezwykłych czasach. Cieszę się, że to słyszę. No, zobaczymy. Idea. Kuchnia polowa, co to daje? Dom uzdrowień. Dom uzdrowień nie wymaga inżynierów. Leczą się w nim ciężko chorzy. A wszyscy pacjenci dostają premię do nadziei. Ciekawe, dosyć. Oj, no i teraz kuchnię polową mam tu gdzieś postawić, tak? Bardzo fajnie. To postawmy ją tutaj. Ona nie ma jakiegoś dużego zasięgu, no kurczę. Dobra, jedną damy tutaj. A drugą...
mogę dać na przykład tutaj. No to każdy by wolał ciepły posiłek. Dobrze. Załóż obóz terenowy. No zgadza się, załóżmy obóz terenowy. I teraz będzie jeden rdzeń dostarczany chyba każdego dnia. Jak to wygląda teraz z mieszkańcy? Dom. Czy to można jakoś mega fajnie rozbudować? To jest pytanie. 20 drewna, 17 stali. Wydajność zbierania zasobów. Parowa kopalnia węglowa. Optymalizacja automatonów tutaj mamy jeszcze. Tańsze procesy, tańsze automatony. W sumie tu mam dylemat mały. Szpitale będą zatrudniać mniejszą liczbę ludzi. Surowce. Parowa kopalnia węglowa. Z ogrzewania, no tutaj już nie zaszaleję. Niech będzie, że szpital zatrudnia mniej inżynierów, nie. Kopalnia węglowa. Dobra. Swoją drogą, dziwne jest to, że jak mamy upgrade, kuchnia polowa potrzebuje pracowników. Tutaj nikt nie pracuje. Z tego co pamiętam, tutaj też musimy zrobić brak. Powiem szczerze, że z tym węglem widzę, że zaszalałem. Zwiadowcy dotarli na miejsce. Zbadaj. Wspięliśmy się do jaskini. W wejściu postawiono niski kamienny mur. Za nim widać kilka mężczyzn. Ocalali. Zbadaj. Kiedy zbliżamy się do jaskini, jej mieszkańcy wyciągają strzelby i zajmują pozycje bojowe, zagradzając wejście. Są w kiepskim stanie. Niedożywienie i choroby mocno ich osłabiły. Porozmawiaj z nimi, zaatakuj ich. Dogadaliśmy się. Zrozumiawszy, że nie mamy złych intencji, Amerykanie opowiedzieli nam, jak wymierzyli sprawiedliwość. Tesli. Jak wymierzyli sprawiedliwość wynalazcy? Kiedy został wygnany z miasta, pochowaliśmy sponiewierane ciało Tesli w jaskini, a teraz wracamy do domu wraz z tymi nieszczęśnikami. No tam w tym mieście widać, że dantejskie sceny się odbywały. Kamienny okręg. Słuchajcie, w tym momencie myślę, że zakończymy sobie odcinek, bo i tak już wyszedł dosyć długi. Także no tutaj trzeba będzie... Fajnie, że ogólnie pracowników dorwaliśmy, bo nie wiem, przydadzą nam się, aczkolwiek będę chciał chyba zainwestować troszeczkę bardziej w automatony i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!